gotuje codzieniaki. Tak i tak teraz mamy wygodnie jak ze skrzyni sadzeniaki, bo jak kiedyś mieliśmy wszystko, musieliśmy przez bunkier ładować, bo nie było tej wywrotnicy, tylko taka stacjonarna. Stacjonarna podawała na bunkier, a z bunkra ładowaliśmy taśmociągiem na ten, na przyczepę. To chyba sobie nawywoził i teraz ładuje. Przed chwilą Kuba pojechał z sadzeniakami, a ja teraz jadę zawieźć wodę do zaprawiarki. Nawet fajnie się tym John Deere'em jedzie. Dwa prawie. Elegancko idzie. Jestem na polu, widzę, że już Kuba wraca. Zostawił pełną, podnieśli i wraca z pustą i będziemy ładować. Trochę tu podeszło, z tego co byłem rano, tutaj busem ledwo co jechałem. Widać jeszcze jest błoto, ale ważne, że nie pada, to już to powoli wszystko schnie. Co się stało? Bitwy do palet wziąć? Wziąłem. Są w tym, w beczce tam włożone, nie? A. Ja to zostawię i my przyjadę, zaczepimy go do wagi, nie? John Deere'a. Tak? Żeby było co załadować. A działa hydraulika to? Działa, wszystko zrobione jest, no. Tam przepływy były pozakręcane, już jest odkręcone i jest dobrze. A. No. No dobra, tak zrobimy. Dobra, i ten. Widły wziąłeś? Wziąłem widły, wąż wziąłem. Idę im wytłumaczę i ten. I zaraz wracam i zaczepię i się załaduje tą i następną i później jeszcze tamtą i powinno wystarczyć. A jak idzie? Podeszło trochę, nie? Trochę podeszło, no. Aby tego nie padało, to jeszcze będzie szło. Jeszcze dwie skrzynki muszę przywieźć bardziej. A. No tak wyliczyli, że nie. Nie weszło. Przestało padać. Oby nie padało, bo dzisiaj też chcę w nocy sadzić. Nie prowadzi te nawigacje, pomimo że tak ciągnik nieraz znosi. Tak i tak jest lepiej niż mielibyśmy to równać, bo początkowy plan był, że będziemy to równać i później sadzić w ten sposób. Wiemy. Tak wygląda z perspektywy osoby, która ładuje sadzarkę. O kurde, rozsypałem. Co? Kurwa, jaka ciężka robota, nie? Czemu? Ja pierdolę, ile się nawyskakiwałem tu dzisiaj. Czemu? Zawiesza mi się, kurwa. Trzeba może otworzyć te jeszcze, otworzyłeś? Nie, otworzyłem, ale chyba tam nie był wytrząsacz włączony w ogóle. A węża nie wzięliście? Wziąłem, wszystko wziąłem. Muszę tam do nich jechać.
kiełki ci wsypałem teraz na górę. Przestawiliśmy. Dobra, chłopaki sadzą. Odczepiłem przed chwilą przyczepę i wraca. Kubą, zjadłem na bok. Tutaj ma końcówkę odmiany, tam trzy skrzynie, tak jak mówił, że mu zostały, się nie zmieściły. Podjadę, zaczepimy wajer do Dendida. No i zaczepiamy przyczepę. Ktoś by musiał zaczep chyba robić. Zobaczę, jak to wygląda. Troszkę uniesiemy. Co deszcz nie odpuszcza. Zobacz. Nie poskręcali tego. No, jak musiał być na lawetę, jak go przywozili, był na lawecie, pewnie bez kół. Tak. Założyli tylko taką koła na placu i nikt nie podokręcał tego. Przednie wykończyliśmy z lawetyki, schodzili. A tu mamy dwie, nawet się urwały. I kapek z tej strony. Podłączyłeś? No, podłączyłem. No to bez pistoletu, bo tu jest w ogóle inny wentyl, taki gruby, zobacz. Podłączasz? Można? Nie leci nic. Nie załamany, nic nie leci. Coś leciało, ale bardzo pomału. Te koło. No tak. Te powietrze uratowało sytuację. No tak. Kapeć. Nie, no to trzeba podnieść traktor. I śruby nie pourywały, co? Nie, może po kolei, bo jest na kołnierzu, jest. Ale tu za jaka dziura. Ciekawe, czy coś wlazło w koło, czy na rancie uciekło. Nie wiem, ale rano było. Tak mało. Znaczy to nie było tak tragedii, mówię. To ma nawalone na jedną stronę przy czepie. Może troszkę go ciągnie na tą bardziej. No pompuje się, pompuje. Tak całkiem, całkiem nie było mało, nie? Dobra, ja trochę cofnę. Nastawiło się, no.
nie, nie pokręci. Kierowca musi kręcić! Kręci no! Kierowca śruby nie kręci! A nie schował się? Ja czekam w uwagę! Uratowało cię kapel, czy uratowało byś koło zgubił? No nie tak. Jedną śrubę udało się wykręcić. A gdzie ja mam to? Mam. Szczęście, że nie odpadło koło. Brak powietrza uratował sytuację. No i wracamy. Dobrze, że koło tutaj się poluzowało, nie w drodze. Wszystkiego bym się spodziewał, ale nie tego, że koła z tyłu były luźne, naprawdę. Miałem taką sytuację już w sumie drugi raz w swoim życiu, jak kupiliśmy 7250 Pro, naszego pierwszego Magnuma. Też, jadąc na pole, odkręciły nam się koła, od razu po przeprowadzeniu ciągnika. Wynika to pewnie z tego, że handlarze po prostu nie dokręcają kół. I tak, w Magnumie były malowane felgi, pewnie do malowania były zdjęte, założone i nie były dokręcone jak należy. Tam w ogóle było tak, że śruby się wykręciły całkowicie dwie i leżały na feldze i zaczęły dzwonić i dopiero operator zauważył, że coś jest nie tak i wyszedł z ciągnika i zobaczył, że śruby się wykręciły. Wtedy było założone koło bliźniacze i najciekawsze, że to w ogóle tak się trzymało na tej piaście, pomimo że tych śrub nie było. To jedna sprawa, a druga teraz, po tylu latach, że tutaj właśnie w tym trzykołowym ciągniku również koła były luźne i podejrzewam, że jak przeprowadzali ciągnik do Polski, to demontowali koła na drogę, gdy był na lawecie i później jak już założyli te koła, nikt tego nie dokręcił, a ja tego nie sprawdziłem. Przednie koło było sprawdzane, dokręcane, bo robiliśmy oponę, a tutaj nic nie było robione. O tyle dobrze tego wszystkiego, że to powietrze mu zeszło i zauważył, że to koło jest luźne, bo tam już dużo nie brakowało. Jeszcze jeden kurs może z przyczepą i by całkiem to koło się urwało. Także już wracam. Za chwilę się będę szykował na nocną zmianę. O, Kubuś ładuje. Co tam ładujemy? Te grubsze? Ja tu zacząłem poczepiać przyczepę i ten. Musiałem pojechać, bo powietrze mu zeszło z koła w trójkołowcu z tyłu. I dobrze, że mu zeszło, bo tylne koła się poodkręcały. Dwie śruby się urwały, a reszta to się ledwo to trzymała. Jakby ten, to by koło odpadło. Także taka przygoda dzisiaj. A ten, a... Miałeś mi pomagać dzisiaj? Ciągle gdzieś cię wołają. Jak to ukaże? Już jestem. Chyba co coś nie gra. Już jestem. Zaraz będziemy się zmieniać. Kawałek posadzili, kurczę. Zaraz nam wyjdzie te długie dosadzenia teraz. W nocy. Druga zmiana. Rozpoczęta, Rosja już wyjeżdża, paliwo nala, ja tankuję, ja jeszcze muszę wymienić rurkę od wtrysku. Sebastian zaraz mi przywiezie rurkę, założymy rurkę i też będę mógł jechać, bo jest pęknięta. Do góry dać? No. Teraz też by tankował zaprawę. No
dojechały sadzeniaki. Sebastian przywiózł i przy okazji wziął mi tą rurkę od tryskiwacza. Nie, wąż, ale dobrze, że od blokady łyżki. Chodźcie, pomożemy posadzić ten dodajnik. Muszę rurki zamontować, rurkę jedną wziął, dwie. Tutaj puszczę sobie kutana, tam się urwał, tam pękła. Z mikropęknięcie i się poci, znaczy poci, leci tak powoli po bloku silnika i na dół. Już miałem podobną sytuację z którąś rurką, ale tu to puszczę po prostu z boku, nie będę tego przekładał przez te mocowania, tylko z boku i... Trzeba od razu włączyć tryb nocny. O, jest inaczej. Zaczynamy sadzenie, mamy 52 hektary 34 ary. Ciasno się zrobiło, musiałem sobie wyjechać, zawrócić, zrobić takie kółeczko, bo tutaj nie byłoby jak wyjechać, bo chłopaki tam coś czyszczą sadzarkę, bo się skończyła odmiana i teraz drugą odmianą jedziemy i zablokowali mnie tutaj, ale ja tutaj mam dojechania, także ja tu sobie wiadę, bo ja jeszcze mam tutaj berninę i to będę chciał wysadzić, a Rosja już będzie sadził zwaji. Jeszcze 5 minut, kupy, wyśrodka, czy tam wszystko na pewno jest wyjebane.